To był kolejny udany musical. Grupa PDB znów dała z siebie wszystko. Ich kolejny projekt teatralno-profilaktyczny tym razem dotyczył fonoholizmu, zaburzonych relacji, wartości i przemocy w domu rodzinnym oraz agresji w świecie wirtualnym. Musical tradycyjnie już najpierw zobaczyli uczniowie, zaś w piątek 13 grudnia miała miejsce gala wieczorna. Dużo braw dostaliśmy ze strony szkół, to jest też bardzo miłe, bo zawsze inaczej reaguje widownia dorosła, która nagradza gromkimi brawami po każdym wejściu tancerzy, a tutaj jest zawsze bardziej surowa ocena ze strony widzów szkolnych. I powiem szczerze, że byłam bardzo, bardzo zadowolona, bo nagradzali brawami po scenach, po choreografiach, także chyba był fajny odbiór. No to była profilaktyka zupełnie inna. Ona była pilna, bo wiemy, co to jest fonoholizm. Nie jest tak drastyczna, może nie jest tak z pozoru niebezpieczna jak w zeszłym roku alkoholizm, ale też naprawdę nie można tego problemu lekceważyć i trzeba go koniecznie pilnie poruszać. Tancerze, aktorzy, muzycy przygotowywali się do musicalu wiele miesięcy. Z efektu końcowego, jak przyznali, są bardzo zadowoleni. Choć jak zdradza autorka projektu Izabela Tymich-Janasik, najwięcej problemów na samych próbach przysporzyły im w tym przypadku telefony. Wszystkie choreografie, wszystkie sceny były grane z bardzo ważnym rekwizytem, czyli smartfony. I te smartfony nam przysporzyły tyle niespodzianek, bo one były wyciszone, ale w momencie, kiedy musieliśmy je schować do kieszeni, potem bardzo szybko je wyciągać, bo były po prostu flesze, różne bardzo przebitki. One robiły po prostu niespodziankę, dzwoniły, spadały i długo, długo uczyliśmy się, żeby to po prostu ogarnąć, opanować. No ale taki musical, takie rekwizyty trzeba było je wykorzystać, żeby mocno uderzyć i obrazowo przedstawić pewne sytuacje. Choć dopiero co zakończyli wystawianie musicalu w teatrze, to już zapraszają na kolejne projekty. Wydaje mi się, że PDB sprawdza się w tych profilaktykach, bo to jest jakaś taka troszkę już nasza misja. I postanowiliśmy iść w tym kierunku w tym roku, nie robić rozrywki, to znaczy może będą pewnie śmieszne momenty, ale idziemy bardzo mocno w ekologię, bo to co się dzieje też na świecie widzimy ze środowiskiem, to też trzeba poruszyć i będziemy robić mega wysypisko, na którym po prostu zagramy w czerwcu, 5-6 czerwca. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.